Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i tak kilka słów. Widać, że tutaj pan Rafał nawypisywał trochę i już w swoim stylu pokasował wszystko. No, przypuszczam, że chyba się trochę domyślił, że się mocno skompromitował swoim bujaniem po epokach. Prawda? Nam tu zarzuca bujanie razem z panem Borgią, który też się trochę wyciszył ostatnio, chyba za mocne pytania, prawda? I za klarownie została przedstawiona prawda Eucharystii, że w Wieczerniku jest krew przymierza, która będzie wylana i to jest krew nowego przymierza, czyli skoro przymierze jest w nowej krwi, no to w krwi prawdziwej Chrystusa, no to jest to krew z Wieczernika, prawda? I tak samo no, pan Rafał tutaj nam zarzuca, że my tutaj przenosimy się w czasie, prawda? A sam buja po 7 różnych epokach, pisząc, że jest 7 różnych kościołów, te 7 listów z Apokalipsy do 7 kościołów, to są listy do 7 kościołów w różnych epokach. No, zadałem mu pytanie, po którym, jak widać, się zmył. Proszę biblijnie wykazać, że te kościoły będą powstawać w innych epokach. U protestantów jest jeden problem, który wałkujemy niemalże od początku istnienia tego kanału. Drodzy protestanci, nie ma kościołów. Chrystus założył mój kościół. Jest jeden kościół i jeśli poważnie myślicie o zbawieniu, to czy wam się to podoba, czy nie, bo kościół i prawdy biblijne nie podlegają naszym upodobaniom bądź nieupodobaniom, tylko kto poważnie myśli o zbawieniu, poważnie myśli o poznaniu prawdy, to powinien to przyjąć z wiarą, a jeśli coś mu sprawia problem, jakiś dogmat, jakaś doktryna, to powinien prosić Boga o mądrość i zrozumienie w sercu Kościoła katolickiego, a nie latać, ciotać się po sektach, po różnych opiniach. Tutaj nam protestanci często zarzucają opinie. Więc nazwijmy to tak. Tak, Kościół katolicki głosi opinię. Żeby już tak trochę nawet iść na jakiś, powiedzmy, kompromis. Chrystus dał nam swoje boskie opinie na temat życia i zbawienia i przekazał nam jako depozyt wiary. Więc nazwijmy sobie, że ten depozyt wiary, który Chrystus przekazał apostołom i prorokom, to są jego odwieczne, boskie opinie na temat człowieka, życia tu na ziemi, jak żyć i zbawienia. Prawda? No to niech tak będzie, podciągnijmy to pod opinię. Więc Chrystus głosi opinię, odwieczne opinie, prawdy, Kościół głosi odwieczne prawdy chrystusowe, prawda? Jest taki fragment, który był już czytany nie jeden raz, nie 10, prawda? A jest on z listu do Efezjan. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. O, przepraszam, tu jest wyżej. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Więc bracia i siostry w protestantyzmie, rozproszeni po najrozmaitszych sektach, zborach, kościołach duchowych, biblijnych, oblubienicach i tak dalej, już tu każdy z was szukający prawdy,
Każdy z was, szczerze szukający prawdy, po rozważeniu tego fragmentu powinien zostawić swoją sektę. Jeśli nie myślicie poważnie o zbawieniu, jeśli nie szukacie szczerze prawdy, to dowodem tego, że nie szukacie prawdy, będzie wasze tkwienie w protestantyzmie. Wasze tkwienie po sektach, po których żeście się porozchodzili, odchodząc z Kościoła katolickiego. Jedno jest ciało, jeden jest duch i jeden jest chrzest. Wiemy dobrze, że tym ciałem Chrystusa jest Kościół. Tak? Chrystus jest głową ciała, czyli Kościoła. Wiemy to z listów apostolskich, prawda? Że Chrystus jest głową ciała, czyli Kościoła. No to jest pierwszy rozdział listu do Kolosan. Czyli kiedy święty Paweł pisze, że jest jedno ciało, to znaczy, że jest jeden Kościół. I Chrystus, że jest jeden, nie może być głową dwóch kościołów. Z tej prostej tylko przyczyny, że On jest jeden. I nie może być głową kościoła rzymskokatolickiego, którą jest, i nie może być głową duchowej, biblijnej oblubienicy, która istnieje tylko w waszych urojeniach. Nie może być głową kościoła zielonoświątkowego, baptystycznego i jakiegokolwiek innego. Jest jedna głowa. Nie jest głowami federacji kościołów, tylko jest głową jednego kościoła, który on zbudował na Piotrze. I w tym kościele, moi drodzy, święty Paweł pisze w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale: a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele, i bądźcie wdzięczni. Właśnie w jednym ciele rządzi pokój Chrystusowy. Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, i do tego pokoju Chrystusowego zostaliśmy wezwani w jednym ciele, czyli w jednym kościele Chrystusowym, który zbudował Chrystus na Piotrze. Mało z tego. Nie tylko Chrystus króluje w naszych sercach, w sercach wierzących, w sercach tych, którzy należą do Jego ciała, czyli do Kościoła. Ale też święty Paweł pisze, i o tym czytaliśmy kiedyś, ale powtarzam to jeszcze raz, nie ma absolutnie żadnych innych kościołów poza rzymskim kościołem katolickim, na czele którego stoi Piotr i jego następcy. Nie ma. To wszystkie są odszczepieńcy, odstępcy, heretycy, sekciarze. Krótka piłka. Nie ma innego kościoła prawdziwego. Może być kościół mniej lub bardziej odstępczy, to znaczy kościół bądź jakaś tam sekta, która troszkę mniej lub więcej przejęła z doktryny katolickiej. Ale to jest sekta stworzona przez ludzi. Wy, co nas często oskarżacie, że wierzymy ludziom i tak dalej, popatrzcie na historię waszych sekt. Kto je założył i kiedy? Chrystus? Apostołowie? Nie, założyli je jacyś nawiedzeni ludzie, którzy mieli wizję z poniedziałku na wtorek, a w środę sobie założyli sektę. Tak w skrócie. Święty Paweł, apostołowie nie mieli wizji zakładania kościoła. Wiecie o tym? Apostołowie nie zakładali kościołów, bo mieli wizję. Bo apostołowie już byli kościołem, kiedy poszli po otrzymaniu Ducha Świętego głosić Ewangelię. Oni nie zakładali swoich kościołów. Tak, będziecie pisać kościoły takie, siakie. Przymnażali wiernych kościoła w różnych miejscach, ale nie byli sekciarzami na wzór sekciarskich
tych założycieli, pozwiedzanych ludzi, biednych, którym coś się przyśniło i zakładają kościoły według swojej nauki. Bo to trzeba stanowczo podkreślić. Sekciarskie kościoły powstały, założone przez człowieka na jego ludzkich wymysłach i znając choć pobieżnie historię tego całego sekciarstwa, bardzo wiele sekt powstało nie tyle, że ktoś tam się obudził i sobie stworzył swój kościół, prawda, bo zaczął sobie tam po swojemu studiować, tylko właśnie dlatego, że ktoś nie zgadzał się z jakimś pastorem, że ktoś się nie zgadzał tam prawda, z naukami swojego kościoła i się odszczepił. Więc wielu protestantów są odszczepieńcami nie tylko od kościoła katolickiego, ale są odszczepieńcami od innych sekt protestanckich, z którymi naukami się nie zgadzali, zaczęli tworzyć swoje. I święty Paweł pisze jeszcze. Temu zaś, który może, temu zaś, który mocą działającą może uczynić wszystko, może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, prawda? Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie po wszystkie pokolenia. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej. Chodzi o Ojcu, tak? Czyli Ojcu, chwałę się oddaje w Kościele i w Chrystusie. Widzicie tutaj konieczność przynależności do Kościoła? Bujanie w obłokach, mistyczny Kościół duchowy, jakieś takie zawieszone, słuchamy Chrystusa. Ten Kościół, w którym się oddaje chwała Ojcu, jest filarem i podporą prawdy. To do tego Kościoła od samego początku święty Paweł udał się po aprobatę swojej Ewangelii. Znaczy tej Ewangelii, którą otrzymał od Chrystusa, nie opierał się na swoich opiniach, czy jemu się tak wydaje, czy on tak myśli, czy dobrze zrozumiał, albo tak, albo nie siak. Poszedł i się poddał. Więc wszelkie kościoły, jakiekolwiek sekty byście sobie nie wymyślili, w jakichkolwiek sektach byście nie byli, jakiegokolwiek kościoła byście sobie nie uroili, żaden z nich nie będzie nigdy prawdziwym Kościołem Chrystusa. Te wszystkie sekty i kościółki, które tutaj piszecie, duchowe, biblijne, takie biblijne, że bez Pisma Świętego żeście byli przez 17 wieków, prawda? Takie biblijne kościoły, o których absolutnie nie macie pojęcia o początkach, bo nie umiecie udowodnić początków waszych sekt. Znaczy, każdą sektę się tam da zidentyfikować, nie? Tylko mnie chodzi tutaj o wykazanie, że te wasze sekty i duchowe oblubienice biblijnych kościołów, prawda, wywodzą się od czasów apostolskich. Pokażcie mi ojców biblijnych kościołów, biblijnego kościoła. Ja wam rzymskokatolickich ojców kościoła pokażę i wy wszyscy o nich wiecie. A wy pokażcie mi historię biblijnego kościoła na przełomie IV i V wieku. Źródła historyczne w encyklopedii, gdzie będę mógł przeczytać biblijny i duchowy kościół Jezusa Chrystusa. No pokażcie mi coś, to podyskutujemy. Zarzucacie nam tutaj, ale gniemy katolików. Co wy gniecie? Wychylacie się tylko jak takie dzieciarnia, która myśli, że coś wie, a nic nie wiecie. Pokazujecie tu tylko swoją po prostu mizerię poznania poznawczą. Kompletna aberracja Słowa Bożego, a na 99% pytań nie umiecie odpowiedzieć, a na te 1% jak odpowiadacie, to piszecie same bzdury.
No tak jak tu pan Rafał próbował tu wielkie egzegezy dokonywać i sobie wyegzegezował, że jest siedem kościołów w różnych epokach. No zdrowia życzę. No chyba nawet pan Bordzia, który tak się tutaj za panem Rafałem wstawia, bo razem dmuchają w tą samą trąbkę, prawda, chyba wymiękł i chyba nawet nie wiedział, jak tego obronić, nie? No bo jak bronić takie bzdety? Przypuszczam, że 99,9% protestantów, jakby coś takiego przeczytało, to by się panie Rafale po prostu wyśmiali. Może tam 0,1% by się tam zgadzało, tak jak pastor Chojecki, że kościół Filadelfia, no to pewnie jego kościół Nowego Przymierza to jest tym kościołem w Filadelfii. No ale to, no to są właśnie takie derdy małe protestanckie, kompletnie oderwane od Słowa Bożego, a trzy pytania was rozwalają w pył. Udowodnijcie, że wasza interpretacja Słowa Bożego jest nieomylna. Pokażcie mi, prawda, 66-księgową Biblię. Prawda, pokażcie mi naukę pięciu zasad protestantyzmu, rozwój tej nauki w pierwszym wieku. No i co? Co mi pokażecie? I z czym wy do ludzi przychodzicie? Pan Rafał mówi, o, tutaj nie ma z kim rozmawiać. Oczywiście, że nie ma pan tu z kim rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, bo pan wychodzisz z poziomu pieluch do giganta chrystusowego, który ma 2000 lat. I co, z takim gaworzeniem dziecięcym w pieluchach chcesz dyskutować na tematy, o których nie masz pan pojęcia? Pan nie ma tu z kim rozmawiać. A co pan odpowiadasz na pytanie o 66-księgowej Biblii? Co pan odpowiadasz na pytanie o wykazanie dowodów historycznych, encyklopedycznych, jakichś poważnych na temat historii oblubienicy duchowej biblijnej Kościoła Chrystusa? Coś pan pokazał. Jak pan pokazał, jak mi pan skomentował trzeci rozdział listu do Koryntian? Że mając Ducha Świętego można być zniszczonym przez Boga. Jak mi pan wyjaśnił Hebrajczyków 10:29, że został uświęcony krwią przymierza? Czyli został uświęcony, czyli co? Przyjął wiarę i zbawienie wieczne, nieutracalne, czy nie? Skoro został uświęcony krwią przymierza. Boisz się pan jak ognia. Proszę, jak mi pan odpowiedział na pytanie, że trzeba brać krzyż, zapierać się, walczyć, zdobywać Królestwo Boże? Coś pan powiedział. Że to zakon, a zakon was nie obowiązuje, te gnioty sprzed miesiąca? I pan mówi, że nie ma tu pan z kim rozmawiać, bo się pan wychylasz z jakimś gniotkiem i zaraz prawda pana zmiata i kasujesz pan później swoje wpisy, bo się pan kompromitujesz. O kościołach w siedmiu epokach. Jeden jest kościół, panie Rafale, ten, którego zdradziłeś, idąc w sekty. I nie tylko pan, panie Rafale, ale też wszyscy ekskatolicy, którzy tu piszą i plują nienawiścią na kościół bezmyślnie, nie mając żadnych argumentów przeciw kościołowi katolickiemu, tylko wymyślonym gniotom, które można miażdżyć jak zgniłego pomidora pod walcem. Tylko nie umiecie się do tego odnieść. Z kim się konfrontujecie? Kogo z radością przyjmujecie? Co będziecie odpowiadać? Jeden jest Kościół. Ten, którego zdradziliście. Jesteście zdrajcami, odstępcami od prawdy, poszliście w sekty i wasza nienawiść i zaślepienie nie pozwala wam na odkrycie prawdy, by powrócić do Kościoła. Staram się wam pomóc i czasami ostrzej mówię. Ale nie dlatego, że tutaj nienawiść, nie. Chcę wam pomóc zrozumieć prawdę. Odstąpiliście od prawdziwego Kościoła, a wasze urojenia względem waszych sekt są nierealne i niebiblijne. Tylko Kościół Chrystusowy, który jest podporą i filarem prawdy, ma pełnię prawdy, ma depozyt wiary, który Chrystus zostawił apostołom i który Bóg i jest tym kościołem, przez który Bóg zgodnie z zamysłem swej woli objawia prawdę. Trzeci rozdział do Efezjan. Pozdrawiam was wszyscy i zastanówcie się nad waszym sekciarstwem, nad waszymi sektami i nad tym, co głosicie. Jeden jest Kościół. Nie ma sekt prawdziwych.
No są sekty, a to wszystko diabelskie pomioty. W jednym kościele rządzi pokój Chrystusowy, w jednym kościele oddaje się cześć Ojcu i w Chrystusie. A więc w Chrystusie i w jednym kościele, bo jest jedna wiara i jeden duch. A u was jest 50 tysięcy duchów i każdy wam objawia co innego. Więc jesteście szataństwem. Protestantyzm i to sekciarstwo to jest szataństwo. Weszliście w szataństwo, które wam zabrało zdolność rozumowania, słuchania i rozumienia prawdy Chrystusowej głoszonej przez Kościół rzymskokatolicki, apostolski. Zastanówcie się nad tym. Pozdrawiam.